Ale to nie powinno być tak, że każdy związek, w którym jesteśmy, skoro już jesteśmy w związku, skoro już kochamy, dlatego jesteśmy. Skoro się decydujemy na to, że jesteśmy z tą osobą. Tak. No. Czy nie powinniśmy wychodzić z założenia, że to jest mężczyzna mojego życia? Absolutnie się z tym zgadzam. Prawda? Ja też się zgadzam i uważam, że tu się zaczynają schody. Bo właśnie to nie sztuka go poznać i jakoś tak się zauroczyć, tylko co dalej? Żeby dalej to zauroczyło. Po zdaniu i żyli długo i szczęśliwie. Co się dalej dzieje? Teraz co dalej? No bo właśnie, powiedzcie mi, czy to jest tak, że to się czuje? Bo ja pytałam parę osób o to, czy jak to jest? Czy to jest? Pytałam mężczyzn o kobiety, ich życia i odwrotnie. Co mówili? I czy to jest tak, że to się wie od razu, że to jest mężczyzna? Najczęściej odpowiadali, że to się coś się czuje, ale dopiero po jakimś czasie ma się świadomość tego, że to jest mężczyzna tego życia. Czy to nie jest takie natychmiastowe? Ja mam poczucie bliskości takiej i braku strachu. Jeżeli spotykałam tych mężczyzn, paru ich było zaledwie, których naprawdę mocno później pokochałam, to od pierwszego momentu miałam poczucie prawdy. Nie mizdrzyłam się, nie używałam sztuczek, nie wstydziłam się o nic, o zapytać o coś, tylko ta prawda jakoś tak otwierała mnie w stronę tej osoby. I nie wiem, czy to była magia, czy to była bajka. To była magia. Czy też był amor hormon, bo tak to nazywam czasami, ale jednak rzeczywiście te związki, nawet jeżeli były krótkie, to one były udane. Czyli dla ciebie jestem sobą. Dobrze się czuję przy tobie, bo nie wstydzę się. Po tym można rozpoznać. Po tym myślę tak, to jest coś, to jest mądre. To, a znaczy, dziękuję. To... Ale to dlatego, nie, ale coś w tym jest, to przecież wszystko, o czym mówimy, to właściwie to są dawno odkryte prawdy, bo jak jakoś tam pewnie kobiety przez wieki kochały, znajdowały mężczyzn, no bo też się zastanawiam, słuchajcie, no bo jeżeli się odczuwa, że jest to ten facet, żyje się z nim ileś tam lat, potem coś się dzieje, że się to jednak, a był to mężczyzna życia i poznaje się nowego faceta, znowu jest to zauroczenie, czuje się dobrze, ciężko znaleźć taką drugą osobę, bo to jest prawda, mi się wydawało, że często jest tak, że jak się z jakimś związkiem, się sobie, ach kurczę, gdybym ja była teraz, tak, jest tylu facetów i nagle okazuje się, że to jest nieprawda, że to nie, nawet super przystojnych, fajnych, świetnych, a to nie do końca nie jest tego, tak, że... Kasia mówi, ale już tak, się nie otwieramy. Bo ten zestaw cech wcale nie znaczy, można nawet spotkać takiego i to się dzieje, jak się ma swoją listę wypracowaną, ma być wysoki adwokat tym razem, nie artysta, tylko, nie wiem, naukowiec i się i spotka się i takiego. I modelarstwem ma się zajmować. Modelarstwem, siedzi naprzeciwko i nie czujesz nic. I ja miałam kiedyś taki... przerażenia. Koszmar. Nie, no, zero pustka. Ja miałam taki okres, kiedy się zdecydowałam, że ja już nigdy muzyka, ja teraz tylko poważnych, z poważnymi ludźmi będę się spotykać. I spotykałam się, nie czułam nic i nawet kiedyś był taki fajny, naprawdę całą listę prawie mogłam odhaczyć, że miał i się zmusiłam. No i? Nie da rady. Drugi raz nie dałam rady. To jak z jedzeniem, wiecie, ale wiecie co, nie to dla mnie czegoś. To jest takie dziwne, bo mi się wydawało zawsze, że to jest takie właśnie... No śmieszne, że sobie tak dziewczyny wymyślają, że to musi być jakiś poważny zawód, czy tam lekarz, czy adwokat. Czy... Tak bo, to, bo to tak naprawdę... Myślimy, że można tak sobie wymyślić i urządzić i wykonać. Narysować go, że ma tak wyglądać. Tak, tak nie jest. Powiesić na ścianie plakat. Ale tak naprawdę to tak nieoczekiwane są zestawienia. Tak. Tych par takich szczęśliwych często. Ale w sensie nieoczekiwane, bo wy mówicie o takim szczęśliwym, znaczy szczęśliwym, no, że jednak się jest się z jakimś mężczyzną, potem po jakimś czasie się pozna innego, ale co mają zrobić pary, mamy taki, bo ta nasza rozmowa wzięła się też z naszego forum www.malaczarnarepublikakobiet.pl, na którym właśnie powstał taki wątek mężczyzna mojego życia i jedna z tutaj z naszych widzek napisała, że mój ideał mężczyzny pojawił się w moim życiu zbyt późno. Wtedy, kiedy mieli już formalne związki. I na początku była to przyjaźń, z czasem przerodziła się w głębokie uczucie. Staraliśmy się od tego uciec, ale jakoś nam to nie wychodziło. I teraz żałuję, że los postawił na mojej drodze mężczyznę mojego życia tak późno. Nie, bo teraz już wie, że istnieją ludzie, którzy są połówkami jednego jabłka. Oni zostali w swoich związkach, oni się nie zeszli. Ale mieli ten luksus, że poczuli taką bliskość, chociaż przez moment, z drugą osobą i poczuli, że to jest ta kobieta, to jest mężczyzna, ale to jest tragiczne. To jest tragiczne i oni są bardzo dzielni, że jednak... Wiecie, ale to mówicie o tym, że dwie osoby się spotykają i wiedzą o tym.
A ja mam historię bardzo romantyczną, miłości mojego życia, zawsze o tym tak mówię, o mężczyźnie, który do tej pory nie wie, że był miłością mojego życia i był to jedynie epizod. Ta ten z księgarni? Nie. Zostawmy to, tego biednego pana w spokoju. W księgarni zostawmy. Nie. I pamiętam, że on spowodował to, że ja poczułam się bardzo uczuciowo dojrzała, ponieważ zastanawiałam się, co z tej wielkiej miłości, którą do niego poczułam, mogę zrobić dla niego. I doszłam do bardzo smutnego wniosku dla siebie, że muszę go zostawić, że muszę mu dać spokój, że ten spokój oczywiście miał inny związek, że to mogę mu ofiarować. I do dzisiaj masz poczucie, że to był mężczyzna twojego życia, z którym zdecydowałeś się nie być? Tak, oczywiście. I on zresztą później się nawet rozwiódł z tą osobą, z którą był. I co? I wtedy przytruchtałaś? Ta-da! Broń Boże, nie, już mi się przestał podobać, bo on był mężczyzną mojego życia wtedy i gdyby to szło, jak to się ładnie mówi, po maśle, to byśmy ze sobą byli, bo pasowaliśmy do siebie, ale nic z tego nie wyszło i ja myślę, że on do dzisiaj uważa, że to był miły epizod. A ja go wspominam jako najciekawszą historię swojego życia. No tak, najbardziej romantyczne są te związki takie niezrealizowane, te, które były platoniczne. I wtedy... Te, które nigdy nie zostawiały skarpet na środku pokoju.